Ale to Lucifer, jesteśmy dzisiaj właśnie w tygodniu Halloweenowym. Tak jak temu będzie dziś też, jak widzieliście właśnie w tytule, horror mapa w Minecraftie. Tak. Jest ta sama mapa tego samego twórcy co rok temu. Tak. Ten od ukradzionej przez potwora pizzy. Więc wbijamy. Że tego przedłużania. Tak, mam Optifine na fabrycznego, ale mam guzik jeszcze raz. Piszę te słowa przepełnione trwogą, jako że nim nastanie wieczór, nie będzie mi już wciąż z grosza przy duszy i skończącym się zapasem narkotyku. Jedno źródło mówi, nie jestem już w stanie znosić tych męczarni. Rzucę się z okna mojego poddasza na tę plugawą ulicę. Nie zakładajcie, że skoro stałem się niewolnikiem morfiny, jestem słabouszem czy degeneratem. Być może czytając te pospiesznie spisane strony domyślicie się, choć nigdy nie będzie wam dane w pełni zrozumieć, dlaczego pragnę zapomnienia lub śmierci. Płynęliśmy wówczas przez najbardziej otwarty i najmniej uczęszczany obszar Wielkiego Pacyfiku. Pogoda nam dorównywała, wszystko szło zgodnie z planem. Niestety statek, na którym służyłem jako nadzorca ładunku, padł ofiarą niemieckiego korsarza. Było to niedługo po wybuchu Wielkiej Wojny. Jeszcze zanim oceaniczne siły Hunów uległy całkowitemu zwyrodnieniu. To też nasz statek wzięto za należny łup, natomiast nas, załogę, potraktowano z wielkim szacunkiem i uprzejmością należną morskim jeńcom. Nasi porywacze dali nam tyle swobody, że 5 dni po schwytaniu udało mi się uciec samotnie w niewielkiej łodzi ze sporym zapasem wody i żywności. Dryfując pośród fal, jako wolny człowiek, zorientowałem się, że mam w najlepszym wypadku mętne pojęcie o swym położeniu. Nie będąc wprawionym nawigatorem, mogę zaledwie zgadywać, kierując się pozycją słońca i gwiazd, że znalazłem się na południe od równika. Długość geograficzna, na której się znalazłem, była dla mnie tajemnicą, a spośród fal nie wyłaniały się żadne wyspy ani wybrzeża. Przez niezliczone dni dryfowałem bez celu pod bezchmurnym niebem i palącym słońcem, wyglądając statek lub przejezdnego rozbitkowi lądu. Lecz moim oczom nie ukazał się ni statek, ni brzeg i w
Wpatrując się w samotnie falujący bezmiar niezmąconego błękitu, poczułem rozpaczać nad swym losem. Zmiana nastąpiła, gdy spałem. Nigdy nie będzie mi dane poznać jej pełnego przebiegu, jako że mój sen był głęboki, choć pełen niespokoju i dręczony koszmarami. Gdy wreszcie się zbudziłem, odkryłem, że częściowo pochłonęło mnie rozciągające się faliście, widnokrąg piekielne, czarne grzęzawisko, unieruchamiając także leżącą nieopodal łódź. Choć mogłoby się wydawać, że pierwszym uczuciem, jakie wywołało we mnie tak niezwykłe i niespodziewane przeobrażenie się otoczenia, powinno być zdumienie. W istocie byłem bardziej przerażony, gdyż powietrze i gnijąca gleba skrywały w sobie jakąś niewysławialną złowieszczość, która przeszywała mnie do szpiku kości. W zasięgu słuchu i wzroku nie miałem nic prócz czarnego śluzu, jednak ten wszechogarniający bezruch w połączeniu z jednostajnością krajobrazu przepełniał mnie obezwładniającą trwogą. Niebo, na którym płonęło słońce, zdawało się być niemal czarne w swoim bezchmurnym okrucieństwie, jak gdyby odzwierciedlając atramentowe grzęzawisko pod moimi stopami. Niekończąca się równina paskudnego mułu cuchnęła odorem rozkładających się ryb i innych trudniejszych do opisania stworzeń, których ścierwem wyściełna była okolica. Być może nie powinienem się łudzić, że uda mi się przekazać w prostych słowach nieopisywalną ohydę, którą może być przesiąknięta absolutna cisza i jałowy bezmiar. Gdy wczołgałem się do nieuruchomionej łodzi, uznałem, że tylko jedna teoria może wyjaśnić moje położenie. W wyniku jakiegoś bezprecedensowego wypiętrzenia wulkanicznego, część oceanicznego dna musiała zostać wyrzucona na powierzchnię, odsłaniając regiony skrywane przez niezliczone miliony lat pod niepoznanymi wodnymi odmętami. Rozciągający się przede mną ląd był tak rozległy, że jakkolwiek wytężałem słuch, nie zdołałem usłyszeć nawet najdrobniejszego szmeru wezbranego oceanu. Nie zaobserwowałem też, by jakiekolwiek ptactwo morskie żerowało na wszechobecnej tu padlinie. Znajdując chronienie w znikomym cieniu przewróconej na bok łodzi, oddałem się wielogodzinnym rozmyślaniom, podczas gdy słońce przesuwało się po nieboskłonie. Z czasem grunt stawał się coraz mniej lepki i uznałem, że niebawem będzie wystarczająco suchy, abym mógł kontynuować podróż. Tej nocy spałem niewiele, a następnego dnia przygotowałem torbę z prowiantem i wodą z zamiarem przemierzenia lądu w poszukiwaniu zaginionego morza i potencjalnego ratunku. Trzeciego poranka grunt był już wystarczająco suchy i mogłem poruszać się po nim z łatwością. Muszę mieć ze sobą plecak, zanim gdziekolwiek wyruszę. Biedny. Wiszący w powietrzu rybi odór niejednego doprowadziłby do szaleństwa.
Jednak, mając na głowie znacznie poważniejsze sprawy, nie zaprzątałem sobie jej tą drobną niedogodnością i pełen zapału ruszyłem w kierunku nieznanego celu. Przez cały dzień podążałem wytrwale na zachód, kierując się w stronę odległego wzniesienia, piętrzącego się wysoko nad falistymi wydmami. Cóż, wygląda na to, że muszę znaleźć inną drogę wyjścia. Jedyne źródło światła wydobywa się z tej górnej szczeliny. Gdybym znalazł sposób, aby się do niej wdrapać, byłbym w stanie się stąd wydostać. Muszę się to rozejrzeć. Promienie słońca zazwyczaj nie dosięgają głęboko w wodnych jaskiniach. Nic dziwnego, że pełna tu wody. Stary wrak, a lampy wciąż świecą na zawołanie. Gdybym znalazł coś ostrego, mógłbym uciąć naderwany maszt, powodując jego upadek. Coś znajduje się w tych beczkach, natomiast nie dam rady otworzyć ich gołymi rękoma. Mógłbym podważyć beczkę kośćmi, lecz tutejsze są kruche i niestane do działania. Gdyby strącić jeden ze stalaktytów na beczkę, warto spróbować. Muszę teraz znaleźć coś, czym będę mógł strącić ten stalaktyt. Thank you.
nocą rozbiłem obóz, a następnego dnia począłem zmierzać dalej w kierunku kolejnego wzgórza, które jednak wydawało się niewiele mniej odległe niż wcześniej. Czwartego wieczoru dotarłem wreszcie do podstawy kopca, który okazał się znacznie większy niż pierwotnie zakładałem, jako że od powierzchni odcinała go dolina. Zbyt strudzony na wspinaczkę, postanowiłem przespać się w cieniu wzgórza. Niemniej, nim zanikający dziwacznie grabaty księżyc zdążył wznieść się ponad wschodnią równiną, zbudziłem się zlany zimnym potem i zdeterminowany, by nie zmrużyć już oczu. Senne omamy, które mnie nawiedziły, okazały się zbyt wycieńczające. W blasku księżyca uzmysłowiłem sobie również, jak nierozsądnie postąpiłem podróżując za dnia. Gdyby nie palące słońce, moja wędrówka kosztowałaby mnie mniej energii. Czułem się teraz gotowy na wspinaczkę, na którą nie zdecydowałem się o zmierzchu. Spakowałem więc torbę i ruszyłem ku szczytowi. Wspominałem wcześniej, że niezmącona monotonia falistej równiny wywoływała we mnie niewytłumaczalny lęk, lecz myślę, że prawdziwa trwoga przeszyła mnie, gdy dotarłem na szczyt i spostrzegłem, co znajduje się po drugiej stronie. Pode mną rozciągała się nieskończona otchłań kanionu, której grobowo-czarnych głębin nie zdał rozświetlić zbyt nisko jeszcze zawieszony księżyc. Poczułem, że dotarłem na skraj świata i wpatruję się teraz w niezgłębiony chaos wiecznej nocy. Gdy księżyc zniósł się na firmamencie, zauważyłem, że zbocza doliny nie są tak spadziste, jak mi się wcześniej zdawało. Półki i występy skalne zapewniły oparcie dla moich stóp na drodze w dół, a kilkadziesiąt metrów niżej pochyłości stawały się znacznie mniej dokuczliwe. Wiedziony impulsem, którego nie jestem w stanie w pełni wyjaśnić, niezgrabnie zszedłem po skałach i stanąłem na łagodniejszym zboczu, wpatrując się w stygijskie czeluście, w które nigdy nie zboczył żaden promień światła. Wtem moją uwagę zwrócił wielki i osobliwy obiekt, wznoszący się stromo na przeciwległym zboczu, niecałe 100 metrów przede mną. Ja jakoś nic nie widzę. O. Jezu, co to za wieża? Jakaś wieża tu jest.
szybko założyłem, że jest to zaledwie gigantyczny kawał skały. Połyskiwał on bieliście w promieniach wznoszącego się księżyca. Ja to widzę jako wieża, a nie jako skała. Niemniej miałem zaraz ze mnie odparte wrażenie, że jego zarys i położenie nie były w pełni dziełem natury. No bo nie jest. A wam mówię, to jest krzywa wieża w Pizie, zanim powstała krzywa wieża w Pizie. Po dokładniejszych oględzinach przepełniły mnie odczucia, których nie potrafię wyrazić. Pomimo, że obiekt był kolosalny i z pewnością wyrastał z otchłani ziewającej na dnie morza od zarania świata, nie miałem wątpliwości, że jest on wyraźnie ukształtowanym monolitem, którego masywna bryła zaznała niegdyś dotyków prawnych dłoni, a być może nawet i czci żywych, myślących istot. No ja właśnie to znalazłem rysunki, coś o rysunkach powiesz czy nie? Oszołomiony i przerażony, ale i z pewnym dreszczem zachwytu typowym dla naukowców czy archeologów, zacząłem dokładniej studiować swoje otoczenie. Ja to już zwiedziłem i właśnie patrzę na rysunki. Księżyc, obecnie już niemal w zenicie, oświetlał strzeliste urwiska otaczające przepaść nieprawdopodobnym, ostrym blaskiem, ukazując pokaźne jezioro chlupoczące pod moimi stopami, które wijąc się znikało ze skałami w obu kierunkach. Po drugiej stronie przepaści drobne fale obmywały podstawę cyklopowego monolitu, na którego powierzchni mogłem teraz zauważyć zarówno inskrypcje, jak i prymitywne rzeźby. Pana czeka. Pismo składało się z nieznanego mi systemu hieroglifów, niepodobnego do niczego, co napotkałem w książkach. Były to głównie tradycyjne symbole nawiązujące do wodnego świata, takie jak ryby, węgorze, ośmiornice, skorupiaki, mięczaki czy wieloryby. Niektóre hieroglify przedstawiały morskie stworzenia nieznane współczesnej nauce, lecz których rozkładające się truchła ujrzałem wcześniej na wyniesionej przez ocean równinie. Najbardziej zafascynowały mnie jednak wyryte w kamieniu hieroglify. Były to liczne płaskorzeźby, których tematyka z pewnością wzbudziłaby zazdrość większości naukowców. Myślę, że miały one przedstawiać ludzi, a przynajmniej pewien rodzaj ludzi, choć istoty te uwiecznione zostały w morskiej grocie podczas swawoli, które przywołały wybryki ryb lub składania hołdu stóp jakiejś monolitycznej kapliczki, która również wydawała się znajdować pod falami. Nie zdobędę się na dokładne opisanie ich rysów ani sylwetek, jako że na samą myśl o nich robi mi się słabo. Ich groteskowość wykraczała poza wyobraźnię Poego czy Bulwera. Jednocześnie ich sylwetki jawiły się jako bluźnierczo ludzkie, pomimo błoniastych dłoni stóp, szokująco szerokich i obwisłych warg, szklistych wyłopiastych oczu i innych cech, które przyprawiają mnie mdłości. Co ciekawe, wydawali się nieprawidłowo wyrzeźbieni, nieproporcjonalni w stosunku do otoczenia. Skupiłem się, jak już wspominałem, na ich groteskowości i niezwykłych rozmiarach, jednak po chwili uznałem, że są to zaledwie wyimaginowani bogowie jakiegoś prymitywnego rybackiego lub morskiego plemienia. Plemienia, którego ostatni potomek skonał wiele epok przed narodzinami pierwszego człowieka z Piltdown lub Neandertalczyka. Zajęty tym niespodziewanym spojrzeniem w przeszłość, o którym mieściło się najbardziej zuchwałym antropologom, stałem tak w zadumie, podczas gdy księżyc odbijał się mętnie w cichym kanale pode mną. Wtedy ujrzałem to. Jedyną zapowiedzią była lekko spieniona woda. Następnie chodzi o to? Ślizgnęło się w moje pole widzenia, wynurzając się z ciemnych wód. Co to? What the hell? Myślę, że to wtedy popadło. Niewiele pamiętam z gorączkowej wspinaczki na szczyt zbocza, jak i delirycznej wędrówki do uwięzionej na mieliźnie łodzi.
Jestem niemal pewien, że po drodze żarliwie śpiewałem, a gdy już nie starczyło mi sił, począłem śmiać się jak szaleniec. W pamięci tak? zachowałem mgliste wspomnienie wielkiej burzy, która nadeszła jakiś czas po tym, kiedy dotarłem do łodzi. W każdym razie wiem, że słyszałem grzmoty i inne dźwięki, które natura wydaje tylko w swych najdzikszych momentach. O! Gdy odzyskałem przytomność, zorientowałem się, że jestem w szpitalu w San Francisco, gdzie przywiózł mnie kapitan amerykańskiego statku, który natrafił na moją łódź pośrodku oceanu. Jak pośrodku, jakby byliśmy na mieliźnie, ale bez wody, co jest? W moim delirycznym stanie sporo majaczyłem, jednak mym słowom poświęcono niewiele uwagi. Moi wybawcy nie wiedzieli nic o wypiętrzeniu dna morskiego na Pacyfiku. Ja zaś uznałem, że przekonywanie ich do czegoś, w co z pewnością nie uwierzą, mija się z celem. Często zadaję sobie pytanie, czy to wszystko nie było zaledwie urojeniem, zwyczajnym gorączkowym majakiem, wywołanym porażeniem słonecznym i delirium, które nękały mnie po ucieczce z niemieckiego statku. Pewnego razu odszukałem uznanego etnologa, którego rozbawiłem mymi niecodziennymi pytaniami na temat starożytnej filistyńskiej legendy o Dagonie, rybim bogu. Szybko pojąłem, że jest człowiekiem beznadziejnie wręcz konwencjonalnym i zaprzestałem dalszych dopytywań. Ja już byłem na F1. Nocami, szczególnie gdy księżyc na niebo spłonął i ubywający, zdarza mi się ponownie ujrzeć tę istotę. Próbowałem morfiny, ale narkotyk przyniósł tylko przejściową ulgę, chwytając mnie w swe szpony i czyniąc ze mnie żałosnego niewolnika. Zdecydowałem więc, nie polecam morfiny, że zasadzę się, jako że spisałem już wszystko, co było moim udziałem. To inni zadecydują, czy potraktować me zapiski jako źródło wiedzy, czy pogardliwych drwin. Co jest to? Koniec jest bliski. Co się dzieje? Czy mu woda zaczęła się wylewać? Czy to jakiś szlam błoto? What? Ej, to mi się nie podoba. A śpi piszy w uszach. Skaczyliśmy przez okno. Proszę pana, co się stało? Halo, proszę pana. Tak, skaczyliśmy przez okno. No. Oh my god. Mapa kozacka, ale jak się właśnie mapa nazywa, będziecie ją mieli w opisie właśnie. Koniec. Wielkie dzięki za zagranie w mapkę. Mam nadzieję, że spodobała ci się taka forma opowiadania z łódką chorą i niebywałej fabuły. Serdecznie zachęcam do zagrania w mojej innej twórczości, które znajdziesz pod nickiem Kasa lub KasaX. Więc to tyle. Dzięki jeszcze raz i miłego dnia. Polecam tego typa.
No bo ja by ogadam się k temu. Moja pierwsza mapka horror na karcie, moja w ogóle pierwsza mapka. Ta też była fenomenalna. Dodatkowa informacja, mapa była bazowana na opowiadaniu Lovecrafta. Chciałem tylko ją przekształcić, aby mapa posiadała trochę interakcji. Mam nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzać. Mi to nie przeszkadza, chyba że ktoś jest aż tak za bardzo fanem Lovecrafta, który będzie bezczasz ciebie, to sorry. Specjalne podziękowanie dla owca.pl. Mapka to jest jeden z moich mniejszych projektów, dlatego zachęcam do zagrania w moje inne mapy, które znajdziesz na stronie mapy GameCastX. Mogę użyć Game, da? Nie, że dużo komentarzów. Nie. To są łóżka. Łóżka, których nie widać, okej. No mógł się na przykład pojawić jakiś człowiek, chyba że się pojawiło, ja to nie wiem. Ale w to wątpię. Nie wiem, co po prostu. Ale to jest efektu, że widzimy się w kolejnym odcinku. A się będę, pa.